Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Yo, siemaneczko ludzie, z tej strony po raz kolejny z wami Adi. Po raz kolejny zagramy sobie w GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Będzie to taka luźna gra, będzie to takie luźne granie, troszeczkę poszwędamy się po mieście, troszeczkę pojeździmy samochodami, podskoczę może do klubu pomóc przy po prostu obsłudze tego klubu. O, patrzcie, grubas. O, dwóch. Załatwię ich, brodaty grubas, załatwię go jak nic, a tam drugi łysy brodaty grubas. Załatwię ich po prostu ludziska dynamitem bez grubszej żenady. Obawiam się, że będę miał przez to problemy, jednakże poradzę sobie z nimi. Raz, dwa. Dobra, grubasy nie żyją, policja na karku, ale Adi sobie z tym wszystkim jakoś poradzi. Patrzcie, jaka furmaneczka. Tam chciałem tak naprawdę tą niebieską, ale czmychnęła mi. Pojadę więc tym sobie takim, nie wiem, tą furgonetką, SUV-em, nie wiem jak to auto można nazwać. Mknę. Nie ma jak poszaleć sobie beztrosko po ulicach Liberty City. Naprawdę jest to coś wystrzałowego. Ta gra mi się podoba dlatego, że jest taka niezobowiązująca. Robi sobie człowiek w niej wszystko to, na co ma aktualnie ochotę. Chce robić misję, to idzie robić misję. Chce po prostu, ale poddarłem tą limuzynkę. Chce sobie człowiek pojeździć po mieście, to sobie po prostu po tym mieście jeździ. O! O, widzicie? O opilnowaniu klubu była wcześniej rozmowa i już do mnie dzwonią, czy może bym się tam pofatygował i troszeczkę się w tym klubie poudzielał. Zrobię to pewnie, zrobię to na 100%. Postaram sobie też się, ale się zaplątałem, postaram sobie też załatwić kamizelkę kuloodporną, bo lubię się czuć bezpieczny. Jednakże teraz udam się do klubu i zobaczę, co w tym klubie słychać, co w tym klubie piszczy, co w tym klubie się dzieje. Nie wiem, czy nie jest... What the fuck? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy nie jest na to jeszcze za wcześnie. Mkniemy. Patrzcie, puste auto tam stało. Nie zauważyłem, czy ono jechało, czy stało na parkingu. W każdym razie było puste. Więc chyba sobie stało na parkingu. I teraz w prawo ludziska. Za bardzo mnie obkręciło. Za bardzo rozwaliłem nawet całą sygnalizację świetlną. Ajajaj. Dobrze, że ten funkcjonariusz tego nie widział. Dobrze, że żaden funkcjonariusz nie zwrócił na to uwagi. A, mkniemy sobie. O, ale piękny Chevrolet tam na prawo. Stara amerykańska, cudowna bryka. Uwielbiam stare amerykańskie samochody, takie potężne. Takie, w których to jeszcze Amerykanie... mało nie zahaczyłem w budkę hot dogami. Takie samochody, w których to jeszcze Amerykanie nie przejmowali się pojemnością i potężnym spalaniem wachy. Po prostu lali do pełna, lali te galony i niczym się nie martwili. Bo, jak wiecie, w Stanach była bardzo, bardzo tania kiedyś benzyna i ropa. Nie wiem, jak to teraz wygląda, jednakże słyszałem, że Amerykanie już coraz chętniej kupują małolitrażowe samochodziki, by troszeczkę na tej benzynce zaoszczędzić. Dobra, zaiwaniamy dalej. Piękna, długa, prosta. Piękna, długa, prosta. I jesteśmy u celu. Dobra. Wchodzimy do klubu ludziska zaraz. Ciup drzwiami. Mam nadzieję, że nikt mi nie zwędzi tej bryki, żebym potem nie musiał chodzić. Patrzcie, jakie lafiryndy piękne. Ja, ale bym cię pomiętolił. Patrzcie, jak się rozkroczyła. O, niezły czadek, niezły czadek. Ludziska, niezły czadek. Wchodzimy do środka. Zimno musi być na zewnątrz, bo paruje mi troszkę z mordki. Dobra, ale w klubie będzie cieplej. Muzyka, już słyszycie, napiżdża, beat uderza. O, to jest kibelek. A ja chcę zarządzać klubem, a nie wchodzić do kibelka. O, tam jest czerwona kartka na drzwiach, to na pewno chodzi o te drzwi. Pisaliście w komentarzach, że musi być czerwona kartka na drzwiach. Uuu, patrzcie na nią, ludzie złoci. Ajajaj. Niezła. No, zobaczyłbym, co tam ma pod tymi fatałaszkami z chęcią. Dobra. Ale teraz już praca, już teraz profesjonalizm, tylko muszę po prostu popilnować klubu. Muszę tutaj zadbać o bezpieczeństwo ludziska. O, myszką się mogę rozglądać w tym miejscu.
Wygląda to, szczerze powiedziawszy, tutaj dobrze, wygląda to wszystko spokojnie. Fajny klubik, mały dance floor. Nic się takiego strasznego nie dzieje. Wszystko jest git, wszystko jest gitara. Zaraz przemieszczę się w jakieś inne miejsce. Tam widzę na minimapce już się ono nam zapaliło. I zobaczę, czy nikt tam nie broi, czy nikt tam nie rozpierdziela lokalu. Czy nikt tam na przykład nie handluje prochami. Sorry, sorry, nie chciałem cię szturchnąć. Wiem, jesteś klientem, ja jestem ochraniarzem. Powinienem być delikatniejszy. A tutaj jak sprawa wygląda? Tutaj jakieś towarzystwo sobie gawędzi. Tam jakiś koleś idzie chyba do kibelka. No ogólnie spoko, nie? Chyba jest wszystko dobrze w tym miejscu. Okej. Udajemy się w miejsce numer 3. Przy barze chyba. Dobrze mówię, czy niedobrze mówię? Tak. Miejsce przy barze. Może tutaj będzie przy barze jakaś zadyma i może tutaj będę musiał w końcu interweniować. O, coś się dzieje. Obraz z monitoringu. Oho, dealerka, ludzie. Normalna, kurczę, amerykańska dealerka. Trzeba ich chyba wypieprzyć jakoś z lokalu. O, ale jakiś ruser. Chyba, sądząc po wyglądzie. Płaszczyk niezły, niezłe wdzianeczko. Jednakże w tym lokalu już go więcej ludziska nie zobaczymy. Właśnie, nie wpuszczaj go, brachu. Ja wchodzę z powrotem do środka. Pilnować klubu. Jestem odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Mógłbym teraz już jakąś wyrwać z parkietu i ją sobie przerżnąć w kiblu. Jednakże nie będę tego robił w tym odcinku, bo jestem tutaj dzisiaj w pracy. Nie dla rozrywki, po prostu jestem tutaj, moi mili, w pracy. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, gdzie tutaj w Liberty City się można jeszcze udać, gdzie są jakieś fajne miejsca, gdzie można coś ciekawego zrobić, to dajcie mi znać w komentarzach. Obiecałem już jednemu z was, że wejdę na najwyższy budynek w Liberty City i skoczę na spadochronie, bo tam podobno jest spadochron. Zrobię to. Jeszcze tam coś przy jakimś moście mam zrobić. Też to zrobię. Ale teraz spokojnie, bo coś tutaj się dzieje. Aha, widział jak posuwam ten dzidry w kiblu kiedyś. No zdarza się, ludziska, zdarza się. Jestem Louis. Nie jestem ze stali, nie jestem z drewna. Jak widzę fajną laseczkę, to po prostu ją dymam. Dobra, popilnujemy jeszcze troszeczkę klubu. I zawiniemy się stąd, bo przecież nie będę tutaj tkwił całą noc. Uuu, ale lala. Uuu, naprawdę coś niesamowitego, te amerykańskie kluby. Podoba mi się, I like it. Muzyczka dobra pogrywa. Jednakże nuży mi już ta praca. Ci tutaj nie mają co robić, tylko siedzą w tym, znaczy stoją w tym przejściu i gaworzą, że też im się nie nudzi, że też im się ludziska nie nudzi. Hehe, ćpają dyskretnie, dokładnie. Nie będę im przeszkadzał. Dyskretnym ćpuną w tym klubie nie przeszkadzamy. Ach, chcieliby jakiegoś shota. Jednakże jestem w pracy, jestem w pracy. To jest ostatnie miejsce chyba i spadam z tego lokalu, bo znużyło mnie to ogromnie. O, tamten bym wyrwał. Co tam przy barze sobie stała? No oczywiście, wszyscy się dobrze bawią, ludzie, i wypad robię stąd. O, to jest niezła lufa. Ludziska. Jeszcze się z nią zabawię. Jeszcze się z nią zabawię w którymś z odcinków. A tu spokój. No widzicie, na parkiecie się nic nie dzieje. Spokój, cisza, cisza, cisza. Cisza i spokój. Wszyscy do... Mój, ale kręcą biodrami. Wszyscy się dobrze bawią. Awantura w korytarzu? To już biegnę. Jak już wychodzić, jak to jeszcze miał awanturze. Ględzę. Zaraz zobaczymy, co tam się w tym korytarzu dzieje. O, jest jakiś narąbaniec, patrzcie. Ale nic złego nie robi tak naprawdę, ja bym go zostawił. No, nawalił się jak stodoł, ale no co? Czy robi komuś krzywdę? No dobra, to wezmę go. Jak mówicie, że mam go brać, to go po prostu ludziska biorę. Zaraz tam wyleci, patrzcie. Ciekawe, czy będę musiał osobiście interweniować, czy o, czy to zrobi wszystko się za mnie automatycznie. Zrobiło się automatycznie i kolejny zawaliaka wyleciał, kolejny łobuz z lokalu. Okej.
Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Jako, że noc jest młoda, zarywam się zaraz stąd. A, zrób mi loda mała. Dobra, koniec żartów. Wychodzimy stąd. Przebierzamy się w ciuchy normalne, cywilne, w cywilki tak zwane i spadamy na miasto. Oj, kurczę, przepraszam, do kibla wszedłem zamiast na ulicę. Ale ponureczka. Te drzwi tutaj tak są poznaczone, że nie wiem, gdzie jest to wyjście. Bo specjalnie tak, żeby klienci tutaj dłużej siedzieli. Trzymaj się, bra. Ja sobie jakieś auto wezmę, zorganizuję jakąś podwózkę. I spadam stąd jak najdalej. Mam dosyć pracy dzisiejszej nocy. No, Lalunia, oddaj mi tą bryczkę. Na pewno jest ubezpieczona. Mam nadzieję, że mocno jej nie zniszczę, to ci ją oddadzą. Potrzebuję po prostu jakiegoś środka lokomocji. Udam się chyba teraz do sklepu z bronią i tyle. Wezmę tam sobie, zorganizuję jakąś kamizelkę kuloodporną. Bo czuję się niepewnie w tym mieście bez kamizelki kuloodpornej. Tak jak mówię, to jest taki luźny odcinek, bez żadnego... Oj, bym ją potrącił. Uciekaj, kobito. Bez większego sensu, takie szlajanie się po mieście. O, niezła bryczka tam była. Takie szlajanie się luźne po mieście. Nie będę robił żadnej misji, zrobię sobie misję w kolejnym odcinku jakąś. To mi się w tej grze właśnie podoba, że nikt na mnie nie naciska. Wszystko w swoim czasie, na wszystko jest czas. Jeszcze czas, żeby sobie pojeździć autem, jeszcze czas, żeby sobie pomordować na ulicach. Jeszcze czas, żeby sobie pochodzić i wszystko jest tak, jak właśnie mi się podoba. Ciekawe, jak będzie wyglądało GTA 5. Na pewno kupię tą grę, na pewno sobie w nią będę grał, na pewno będę kręcił z niej jakieś filmiki. Wszystko będzie cudownie, bo uwielbiam GTA. Uwielbiam w ogóle linię fabularną w tej grze. Wszystko jest pięknie prowadzone, wszystko ma sens, wszystko jest ładnie połączone ze sobą i wszystko się pięknie ze sobą zazębia. Uwielbiam to. Dobra, idę po tą kamizelkę, dość pierdolenia. Hey man, this is a clean business, no trouble. Co to za ziomalin tutaj sprzedaje? Dawaj kamizelkę, gościu. Wezmę kamizelkę i może szarpnę się na jeszcze jakąś inną broń. Kamizelka to widzicie ten fioletowy taki pasek na tym okręgu. Najpierw będzie ubywała mi podczas walki ta energia w kamizelce, w cudzysłowie energia, a później dopiero dobierze się to przeciwnik do mojej białej linii życia. O, ten jest niezwykły, nadal nie stać mnie pewnie na niego, pokażcie. Tak jak myślałem, nie stać mnie na niego 8,5 tysiąca, a ja mam bodajże w portfelu gdzieś 6,5, może 7. No, 6900, prawie 7. Zaraz sobie coś kupię, nie będę oszczędzał na broni. Kupię sobie tą snajperkę za 6 koła, którą pierwszą oglądałem. Bo wyglądała też całkiem przyzwoicie. Tu jakiś, co to jest? O, Uzi. Normalne ludzkie Uzi. Zamek działa sprawnie. Mógłbym go kupić. Ale chyba go oleję. A będę sobie snajperkę, bo nic nie mam takiego jak snajperka. Mam po prostu tylko, o widzicie, szybkostrzelne karabiny, shotguny i pistolety, a nie mam żadnej snajpereczki. Tu jakaś bazuka, ja pierdzielę. Kosmos jakiś. Co, weźmiemy ją, nie? No i dobrze. Idę, zaraz ją wypróbuję na zewnątrz. Zobaczę, z jakiej odległości zbiera. O, fajny punkcik. Red dot. See you later, alligator, jak mawiają niektórzy. Ja tak nie mawiam. Dobra. Wypróbujemy ten sprzęciol. O, taksówkarza zdejmiemy. Patrzcie. Dup. Nie żyje.
To teraz mnie... Jeb, zaraz koło radiowozu. No niezła akcja. Niezłe jazzy. Biorę tą brykę i nawijam stąd czym prędzej. To miałem... Jeb, jeszcze policjanta na maskę. To miałem timing. Wyciągnąłem ludzie snajperkę na środku ulicy. Zaraz koło radiowozu policyjnego. I odstrzeliłem nią taksówkarza. Trzeba mieć tupet. Ciekawe, czy teraz wieje. Uuu, jeszcze kółeczkę zakręcam, to niedobrze. Trzeba mieć tupiec, żeby takie rzeczy robić w środku miasta. Urządziłem sobie na ulicach polowanie na jelenie. O, patrz, chyba zwieje im. Znaczy, patrzcie. Normalnie im zwieje, mogą dalej prosto jechać, trochę to zmaściłem właśnie. Jak młoda matka. Obróciło mnie za bardzo. O, i tutaj im się ukryje już po pościgu. Zabiłem policjanta, bo wpadł mi pod koła, zabiłem jednego taksówkarza. Ale widzę, pościg nie był zbyt mocno zakrojony. Nie był zakrojony na szeroką skalę, o tak to powiem. Fajna bryka, podoba mi się, biorę ją. Poczekajcie, stuknę go. To jest tak zwane zarąbanie auta na zderzak. Czy jak to się tam nazywa? Poczekajcie. O, zwiał. Ale tam stoi na kolejnych światłach. No, i gra muzyka. Właśnie, nie nerwujcie się, to jest tylko... porwanie waszego samochodziku. Nie bierzcie tego do siebie. O, już 16 minut gry za nami. Kurczę, chciałem nagrać odcinek 15-minutowy, a wszystko mi się tutaj wymknęło spod kontroli. Niezłe jaja, pojadę chyba pomalować to auto. Przemaluję to autko, to wtedy policja się ode mnie odczepi. Znając życie, nigdy nie dojadę tutaj lakierni, ale spróbować warto. Plum. Jeszcze im auto uszkodziłem, to teraz będą zdenerwowani na całego. Kurczę, odstrzeliłbym jeszcze kogoś tą snajperką. Może ktoś się jeszcze natrafi. Jeszcze... Oj, przepraszam, ale chyba jej nie zabiłem, co? Tylko ją tak leciutko sztuchnąłem w pośladki. I wchodzimy w łuk. O, za bardzo mnie obróciło, mam z tym problem jeszcze. Ale wszystko w swoim czasie, wszystkiego się nauczę. O, pały tam są, ja się tutaj ukryję za tym czarnym samochodem i smyknę im zaraz po nosa. Ten paki. W życiu mnie nie złapią, jak będą postępować. Jestem dla nich zbyt przebiegły, jestem dla nich zbyt szybki, jestem dla nich zbyt sprawny. Ale powiem wam szczerze, że... jeżeli graliście w San Andreas, GTA San Andreas, to na pewno też bardziej wam się podobały takie myki, że można było iść do sklepu, kupować sobie ciuchy w różnych sklepach, różny styl tych ciuchów, że można było iść do fryzjera, sobie fryzury zmieniać, przyszło sobie jakieś tam warkoczyki robić, szło być łysym. Piękne to było, mi się to bardzo podobało. O, na siłownię szło chodzić, można było być... Kurczę, można było być jakimś chudzielcem, można było się nieźle... odpakować, można było tam sztuki walki trenować, fajne to było. Naprawdę fajne, każdy mógł wykreować nam taką swoją unikatową mniej więcej postać. Patrzcie teraz, skaczę. Ja pierdzielę, ale wyskok, nie wiedziałem, że coś takiego mnie spotka. Łoch, jak na filmach amerykańskich, film drogi. Zium, oj, tutaj się nie da, co jest grane. Wycofam, wezmę większy, w cudzysłowie, rozbieg, rozpęd i przeskoczę to, patrzcie. Wum. Up. I nic z tego, co jest. Mamy troszeczkę problemy z wyjazdem stąd. Na szczęście nikt nas nie ściga, także nie stanowi to większego problemu. Spróbuję jeszcze raz albo dwa razy. Jak nie, to stąd wyjdę, wezmę inną brykę. I pojadę po prostu inną bryką w dalszą podróż. Hup! Nic z tego, chłopaki, nie będzie. Ja już widzę, że nic z tego nie będzie. Wysiadam. O, hot dogi. Zjem sobie jeszcze hot doga. Jednego hot doga. A nie, ten ziom ma, patrzcie, hamburgery. A, może być i hamburger. Też jest yummy. $5 hamburger. Ja pierdzielę. W Polsce płacę 5 zł za hamburgera, tam $5. Ale rozumie to wszystko, Amerykanie o wiele więcej zarabiają. Te $5 jest dla nas pewnie
Te 5 dolarów jest dla nich mniej warto niż dla nas 5 zł. Dobra. Nie wiem, czy jest sens właśnie jechać do tej lakierni jeszcze. Udam się już po prostu do domu, już dość złego chyba narobiłem na mieście. Bo już odcinek nam się zrobił 20-minutowy, a miałem nagrać sobie coś szybko, coś takiego 15-minutowego albo 10. A tutaj jeżdżę po mieście, rozbijam się, żre hamburgery, patrzcie, fabryka. Widzieliście to, ludziska? Patrzcie. Zgadnijcie, czy będzie moja. No, gościu, wyskakuj. Bez ściemy. Wyskakuj i mkniemy dalej. Zasuwamy, aż się kurzy. Coś wspaniałego. Coś mi tutaj gra teraz troszeczkę szarpie, troszeczkę klatkuje, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że wy nie będziecie widzieć tego efektu. Zobaczymy zresztą. Patrzcie, teraz tutaj troszeczkę popoluję z tą snajperką jeszcze. Za długo się waham, chyba ten gościu mi... O właśnie, umknie. Aha, policja już na karku. Jednym słowem przerąbane. Patrzcie, ta kulka nie trafiła go w plecy. A czemu ja ten karabin wyrzuciłem? No nic, wie, jest stąd. Nie żartujcie, że jak zaczyna brakować naboi, to karabin jest po prostu od tak wyrzucany na ziemię. Nie, no nie wierzę w to. Kosmos jakiś. No. Policja przestała mnie ścigać, to zrobię tutaj może jeszcze małą jakąś rozpierduszkę, żeby było widowiskowo. Nie, trąb chłopie, no i wydałeś na siebie teraz wyrok śmierci. Jak można trąbić tak? Przykleić coś na maskę, mały prezent teraz. Jak się z tym będziesz czuł? Trzymaj się, gościu, już po tobie. Wyjdę, żeby to zobaczyć zaraz. No! Jeszcze parę kroków w przód uczynię i zobaczę, jak go rozrywa. To trochę mojego auta. Ale to nic. Znajdę sobie zaraz inne. O, patrzcie. Jaki Bentley, czy co to tam jest. Wychodź, wychodź, wychodź. No. Jakiś pan w gajerku. Ło, jeszcze jakiś szczątek z tego po tym wybuchu wylądował. Niezłe jaja. Daleka podróż do kryjówki, daleka podróż do domu. A przecież tego samochodu mi ludziska nie dogonicie nigdy. Tymi policyjnymi furami. Patrzcie, dział. Przecież lecę jak rakieta. Z zaiwaniem jak szalony zdzich. Ale tam była fajna fura. Powiem wam, podobała mi się. Podobała mi się. Muszę to wszystko teraz przemyśleć sobie. Bo naprawdę bardzo mi się podobała ta fura. Mam nadzieję, że jeszcze jedną taką spotkam, taki kabriolecik. O, jedzie, patrzcie, ten kabriolecik, patrzcie. No nieźle, chyba go zaraz kasuję temu ziomalowi. Wygląda jakaś taka BM-ka. Jakiś Bond jeździł podobną BM-ką w jakimś filmie. O, jest moja. To już wiadomo, że ta BM-eczka jest moja. Witam, witam i o zdrowie pytam. Zioł, ale maska, patrzcie, potężna. Łach, takie autka lubię, takie malutkie, taka potężna maska i pewnie 400 koni pod nią. Patrzcie, jak to zapieprza. Toż to frunie jak jakaś rakieta. Jakiś Boeing 767. Zioł. Nie wiedziałem, gdzie jechać, zawahałem, trzeba do góry tam jechać w lewo. O właśnie. I wyprzedzamy. Nie ma co się patyczkować. Jesteśmy co... Cholera. Jesteśmy coraz bliżej mojej kryjówki. Chciałem to auto nam dowieźć całe. Chciałem je po prostu zaparkować na swoim parkingu. Jednakże widzę, całe to auto już na pewno nie będzie. Aj, szkoda, że ten uciekł.
bo chciałem tą brykę, która stała mi przed maską, sobie zabrać. Ach, szkoda, ten słup miał niezłe felgi, co? Podobało mi się. Mkniemy na chatę. Mkniemy na chatę, bo już jestem wycieńczony. Walnę się zaraz w swojej kryjówce. Do wyraj. Odpocznę troszeczkę. Uch! Jest taka dzielnica suwowa. Wszyscy suwy mają takie rodzinne. Tam jakiś motocyklista. Ja zaparkuję tutaj na moim parkingu. I zastrzelę tego motocyklistę. Gdzie jest moja... Aha! Gdzie jest moja snajperka? Chciałem powiedzieć, że przecież moja snajperka chyba wylądowała z powodu braku kul na ulicy. Troszeczkę mnie to zdenerwowało, bo dałem za nią 6 tysięcy i teraz nie wiem, czy jak załatwię jakieś kule, to ta snajperka się znowu pojawi. Czy jej nigdy nie będzie? Patrzcie, patrzcie, te kule to normalnie jakiś cyrk na kółkach, nikogo z tej odległości nie mogę trafić. Ajajaj, patrzcie, za dymę robię jak diabli, ja nikogo nie zabiję. Patrzcie, tu wszyscy już powiali z samochodów. Nikogo w nich nie ma. Ale jaja. Normalnie wszyscy zwiali, ale nie dziwię się, jakiś flustrat, wariat w czerwonej kurtce sobie biega po mieście i napierdziela z jakichś SMG-ków. Tutaj wszyscy na... motor. Wszyscy na awaryjnych. A ja sobie wezmę motor. I jedziemy. Szkoda, że wziąłem go znowu na oczach policjanta. Postawię go sobie na swoim parkingu i będę miał teraz motor i auto. Dwa moje pojazdy tu są, patrzcie. Ach! Super, zawsze marzyłem o takim motorze. Ja pierdziele, bym chciał mieć taki motor. Jeszcze ma rozpierducha, idę spać. Kogo by tutaj ubić? Oho, jadą. Już wiadomo, kto zginie. Tam trafić. Czekajcie, podejdę sobie trochę. Abym tylko nie zginął. Spadam do domu zaraz. Robi się niebezpiecznie. No. Jeszcze mały wybuszek i spadłeczka do łyżeczka. Mam nadzieję, że wszystko to mi się jeszcze przyśni teraz. W tym domku nikt nie jest w stanie już mnie po prostu odnaleźć. To jest moja bezpieczna, zawsze pewna kryjówka. Zasnę jeszcze, wyjdę po zapisaniu gry na chwileczkę na ulicy, zobaczyć, co tam jest grane. Już. Syreny policyjne przestały wyć. Zrobił się piękny, pewnie słoneczny ranek. I patrzcie, są moje pojazdy. Nie wyglądają za dobrze. Motor jest ok, ale samochód dymi. Trzymajcie się, ludziska. Cześć, był z wami Adi. Pa, pa.